Witam Was w kolejnym odcinku z gry Convergence. Więc w ostatnim odcinku walczyliśmy z Jinx. Tak, byliśmy na imprezce w Teatrze Fenloxów. Walczyliśmy z Jinx i teraz musimy dopaść Echo z przyszłości. Ale zanim się tam udamy, tak jak wam obiecałem, pochodziłem tutaj. Pokażę wam. Mam tutaj zwiedzone wszystko. Antresola 100%. Teatr Fenloxów 100%. Kultywator 100%. Gąsienicowóz 100%. Ścieki w slumsach 100%. I fabryka drewna 100%. Co oznacza, że na ten moment mam wszystko, co na ten moment chyba można mieć. Mam wszystkie ulepszenia, wszystkie zdolności. Nie mam jeszcze wszystkich gadżetów, brakuje mi 5 gadżetów. Ale to się odblokuje. To jest to. I no, tu brakuje mi w każdym po prostu po jednym. Czyli jeszcze jedna skórka, jedna smuga Z, jeden artefakt, czyli jedno dodatkowe. Ładunek przewinięcia i jeden nakręcany bohater, który będzie do znalezienia teraz na tym poziomie. Więc udajemy się do Chyba nie wychodzisz tu Eli. poza ludzi. I tak, mamy takie skiny. Mamy skórkę Inks. Mamy skórkę Projekt, która nie wiem z której strony przypomina Projekt, ale dobra. Mamy skina Satsuma, przepraszam. Mamy mechanika, burza ognia i burza piaskowa. Tak jak już mówiłem, uważam, że te skórki są okropne. Jest jeszcze Sumi, taki cały czarny. Ja sobie wezmę burzę piaskową. Smugi już oglądaliśmy ostatnio. Zostawię. Skórki są okropne. Nie podobają mi się te skórki. Zobaczymy jeszcze tą ostatnią, jaką znajdziemy, ale to później. Więc teraz teoretycznie już to zrobiłem ostatnim razem, się spotkałem z Kamil na szczycie kryjówki, ale muszę zrobić to jeszcze raz, więc chodźmy. Się dowiedzieć tego samego, co już wiemy. Tak, se poskaczmy. No. Znalazłam ukryty pokój. A, przelećmy to. Pominijmy to. Czas wybrać się do miasteczka po odpowiedzi od przyszłego Eko. Dokładnie. Więc chodźmy. I możliwe, że to już będzie koniec w ogóle gry. Myślę, że to jest teraz ostatni poziom. Nie będziemy mieli final boss fighta. I w ogóle jak tam biegniemy, bo musimy się udać tu. Trochę drogi jest cofania. Okej, pójdziemy dołem. Okej. Miałem to powiedzieć ostatnim razem, aczkolwiek mówiłem o tym na początku, powiedziałem, że powiem o tym po walce z Jinx. Okej. Mama, tata, co wy tutaj robicie? Mieliśmy sprawę do załatwienia, a co tam masz? Takie tam rzeczy. Do wynalazków? Czy ty masz w ręku wskazówkę zegar? No tak, znalazłem ją i razem z przyjaciółmi zrobimy pewną rzecz. W porządku, bawcie się dobrze. Przyjdziesz później na kolację? Zebraliśmy trochę ładnych dymkorzeni. Mama potrafi wyczarować z nich prawdziwe cuda. No nie wiem, mogę nie wrócić na noc. To właśnie nasz syn Wyatt. Ma własny zegar i nie wiemy, co on wskazuje. Wpadnij do nas innego wieczoru, synku. Tęsknimy za tobą. Ja wrócę do domu. Chcę, żebyście wiedzieli, że nieważne, gdzie jestem i co robię, zawsze wrócę do domu. Nawet jeśli czasem trochę to potrwa. A my zawsze na ciebie czekamy. Okej.
No dobra. Co ja miałem... A, tak. Wesołe miasteczko, przyszły Echo, bomba z Syntixi. O muzyce chciałem powiedzieć. Na pewno dało się to usłyszeć, ja też na to zwracam uwagę, że rozdział 7 z ciemności. W dwóch boss fightach z Camille i z... W trzech. Z Camille, z Echo z przyszłości i z Jinx mieliśmy... czekajcie jeszcze. Zmieniłem ten poziom, żeby trochę łatwiej mieć. Że w walce z Camille, z Jinx i z przyszłym Echo zawsze mieliśmy motyw muzyczny tych bohaterów, tak? Mieliśmy motyw muzyczny Jinx, motyw muzyczny Camille, motyw muzyczny Echo. I teraz nagle mamy walkę z... W sumie mieliśmy... O, dobra. Walkę z... Z Warwickiem. I Warwick nie miał swojego motywu muzycznego w walce. Co było... trochę smutne, no. Bo to jednak Warwick. Ale czekajcie, tu jeszcze też muszę sobie pozmieniać. Bo sobie wziąłem to, też żeby wszystko znaleźć. Nie to. Dobra. 3-3-1-1. Dobra. Więc... jest to trochę smutne, że Warwick nie dostał swojego motywu muzycznego. Który ma nawet fajny. Nie mówię, że nie. Okej. Czemu mu go nie dali? Czemu Warwick musiał dostać jakiś nowy motyw muzyczny? Dołem. Nie wiem. To naprawdę takie mikro rzeczy, które sprawiają, że ta walka z Warwickiem naprawdę była najsłabsza ze wszystkich fightów tutaj. Dobra, na dół jest fabryka drewna. My idziemy tu. Tutaj, dobra. No, pomijmy te walki. Okej. Co tym razem? O, proszę. Mały smarku. No już, marnujesz mój czas. O, proszę. Powiem szczerze, nie spodziewałem się jej tutaj. Ach, wcale nie była trudna. Okej. Unik zrobiony. Dobra, to chodźmy do wesołego miasteczka. No dobra, przyszły ja. Nie chowaj się już, pokaż mi się. To miejsce na pewno nie będzie w ogóle straszne. Okej, wesołe miasteczko Augusta. Okej, możecie sobie przeczytać. Dobra. Zobaczmy, co nas tu czeka. No dobra, trochę jest. Biegania.
Okej. Okay. Jakiś nowy złomopluj. Gdy je uszkodzisz, mogą się nieźle wkurzyć i zacząć strzelać wieloma szybkimi salwami. Nieładnie. Przedostać się przez wesołe miasteczko, aby odnaleźć przyszłego Echo. No dobra. No. Okej, tak, o. Tak to zróbmy. Brak przejścia. Plac budowy wieży zegarowej Poindestrów. Wygląda na to, że miasteczko też mają zamiar rozwalić. Okej. Chyba potrzebuje przełącznika, by otworzyć te drzwi. Musi gdzieś tu być. Czyli idziemy tutaj na górę. O, fajnie. Hiper boom pszczoła. Ojć. Jak one działa? Och. Hiper boom pszczoła. Nieprzewidywalne i opancerzone, atakuje z dystansu, by uniknąć śmiercionośnego wybuchu. No to fajnie. Fajne rady mi tu dajecie. Z dystansu. Okej. Okay. Oho, coś czuję, że tu będzie... No właśnie. Tak coś czułem, że tu będzie walka. Dobra. Ej, nie rób tak. Okej. Ojdź. Nie tak. Pomyślmy. Okej. No, zróbmy tak. Okej. Dobra. Masakra ci wrogowie. A, czekajcie. Nie. Zróbmy tak. Nie. Dobra. Dobra. Okej. Co tu mamy? Nakręcany... O, Urgot! Urgota bym się w sumie nie spodziewał tutaj. Czy on jest Zaun, ale nie wiem, jakoś... Jakoś nie spodziewałem się, że ostatnim nakręcanym bohaterem może być Urgot. Nie w tą stronę. Niesamowite, że to ciągle działa. Okej. Okay. Trzeba być czujnym. Tu znowu coś spadnie. Okej. Okay. Wow. No właśnie. Oj. W ostatniej chwili. Dobra, mamy to. Brama otwarta. Już to kiedyś mówiłeś. Powtarzasz się, chłopcze. Przyszły Echo? Halo, słyszysz mnie? Echo? Gdzie jesteś? Próbuję cię znaleźć. Zrobię to sam, młody. Tak będzie. Nie dla tych, których wysadzisz w po... Serio? Okej. Okay. A, czyli... Nie ma zamiaru się poddać. Co w sumie można było nawet przewidzieć, ale... Tak czy siak.
A jakiś nowy wróg. Co myśmy odkryli? Chyba, że to. Jego bomb Syntix i Point Destroyer. Dobra, te bombowe eksplodują po krótkiej walce, zadają jeszcze większe obrażenia na jeszcze większe obszarze niż ich chemtechowe odpowiedniki. Nie wiem, czy to był on, czy kto. Gniazdo hiperpszczół. No ale spowolniłem, ja nie spowolniło ich to. Nie wiem, spowolniłem ich, a ich to nie spowolniło. Dziwne. A tu mi piszą, żeby je spowolnić. No nie wiem. Dobra. Czyli wrogów mamy wszystkich. Tu mamy tego Urgota. Dobra. Chodźmy. Oho. Dobra. Dobra. O kurde. Powiem szczerze, że zrobiłem... Nie! Zamierzonie to. Okej. Znaczy nie dorzucę do niego. Poczekajmy na platformę. O kurde. Okej. Dobra. Czyli tu się z platformami będziemy bawić. Albo czekajcie w sumie. Ej, halo! Okej. Nie! Dobra. Nie to chciałem. Właśnie, to chciałem. Okej. Zgaduję. No dobra, pewnie mogłem tego użyć jakoś do walki czy coś, ale trudno. O kurde! Nie, zamierzenie spadłem. Ojcie. Okej. Dobra. Mamy pryskobota. Ciach. Ej, halo. Ej, halo. Halo, co ty robisz? Eko! O, fajnie. No dobra. Udało się na szczęście. Masakra. Nie do końca chyba ogarnąłem. Ale jednak jakoś ogarnąłem. Okej, jestem tu, czyli teraz wracamy się tu. Dobra. Znajdź przełącznik, ale wejdź do sali luster. Nie podoba mi się ta nazwa. Czego mam dziwne wrażenie, że coś się tam odwali. W sali luster. Okej. Dobra. Wracaj.
Tu co jest? Aha. Arenka. Dobra, spróbujmy ją, jak coś to wyjdziemy standardowo. Okej. Aha, dobra. Czemu ja? Co ja robię? Dobra. Okej. Okej. Ech, weź się. Dobra. Nie rób tak! Boże. Dobra. O, fajnie. Jezus, dobra. Okej. Ej, co to jest? Co jest? Dobra. No, dawaj. Dobra. Dobra, jeden jest dead. Dobra, dead. Matko boska. Koniec? Nie, koniec. Aha, fajnie. A, wycofaj się. Eko. Halo. No tak, racja. O matko boska! Matko boska! Tego się nie da. Tego się nie da pokonać. Szon. O matko boska! Że on to będzie tworzył w nieskończoność! Jak ja mam tego uniknąć? Okej. Nie tak! No dobra. Od początku, nie? No.
Dobra, wiecie co? A, se to zostawię, bo to... Bez sensu tu będę czas tracił. O nie. A, fajnie. Halo! Eko, ty... Eko! Przyszły Eko, zrobię wszystko, by tylko Zaun było bezpieczne. Więc lepiej po prostu ze mną współpracuj. Mógłbym powiedzieć ci to samo. Ty pozwoliłbyś na śmierć niewinnych osób. Wiele razy widziałem już, jak umierają niewinni ludzie, Eko. Kilka budynków na promenadzie i kawałek posiadłości Ferrosów to przy tym nic. Nie wierzę, że wyrosnę na kogoś, kto potrafi coś takiego powiedzieć. To uwierz. Jest... Tak zajęty myśleniem o wojnie z przyszłości, że zupełnie zapomniał o teraźniejszości. Okej. Zaginiony łup domowy. Dobra, nieważne. Co jest? Brama otwarta. A, przejście sobie otwarłem. Aha, jestem tu, okej. I oczywiście, co muszę na początku zrobić? Wpaść na wroga. Dobra. Chodźmy. Okej. Znajdźmy jego kryjówkę. Nie myślałem, że poro mogą być straszne. Ej no, to są poro. Ja to teraz zauważyłem. Okej, stół warsztatowy, ale nic nie zrobimy. I tak nic nie chcemy robić. Dobra. Czy ja tu będę musiał walczyć z jakimś poro? O, fajnie. Okej. No oczywiście, w rzekolce. Mhm. Aha, dobra. Okej. Jeszcze raz. Oj. Masakra, kto ten poziom tworzył? Był szaleńcem. Więcej kolców? No właśnie. O kurde. Okej. Gdzie ja idę? Co ja robię? No dobra. No dobra. To co może być następne? Chyba, że Warwick powróci. Po prostu pokaż się, no. Okej. Dobra, i teraz się odpali. O, halo. Dobra. O, okej. No to fajnie. Dobra. Zróbmy tak. Okej.
Dobra. O, fajnie, jeszcze... Butlo pszczoły! Czy wy możecie... Nie wiem, kto wymyślił te butlo pszczoły wybuchające? Już to nie ma sensu. Okej. Masakra, co tu się wydarzyło? Okej. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że tu se przerwiemy i dalej pójdziemy w kolejnym odcinku, żeby to też nie było za długie. Już tamte dwa ostatnie były długie, godzinne. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się następnym razem. Na razie.